Dzień 29. Midtown. Ludzie stają jak wryci. Obrazek zakupiono dyskretnie i poprawiony przez Banksy'ego oddano do sklepu. Banksy domalował nazistę na ławce. Zatytułował pracę Banalność banalności zła. Ludzie robią zdjęcia, nie wierzą, że widzą Banksy'ego przy 23. ulicy. Malownicza, sielankowa sceneria, ludzkość, natura. A Banksy domalowuje wąsik Hitlera. Przekręcił wymowę obrazu, lekceważąc polityczną poprawność, po czym wykonał kolejny zwrot, super poprawny politycznie. Wystawił obraz na licytację dla bezdomnych. Jestem David Raper, dyrektor handlowy sklepów Housing Works. Banksy bez uprzedzenia podrzucił nam jedną ze swoich prac. Budujemy mieszkania dla osób zarażonych wirusem HIV i zapewniamy im opiekę zdrowotną. Teraz naszym zadaniem jest zapewnić rozrywkę klientom i zdobyć środki na działalność statutową. Licytacja kończy się za 24 godziny. Obraz podrzucili do sklepu i poinformowali nas o tym telefonicznie. 2 tygodnie temu sprzedaliśmy go za $50. Dzięki Banksy'emu jego cena skoczyła do ćwierć miliona. Zatytułował dzieło Banalność banalności zła. Rzecz o banalności zła. To podtytuł Eichmanna w Jerozolimie, Hanny Arendt. Eichmann odpowiadał na wysyłkę Żydów do obozów zagłady. Hanna Arendt twierdzi, że nie był potworem, lecz przeciętniakiem. Według Arendt, zła nie dopuszczają się osoby na szczytach władzy, lecz ludzie pokroju Eichmanna, wykonujący swoją pracę. Przez czystą bezmyślność, tak określiła to Arendt, Banksy stara się ową bezmyślność obnażyć. Licytować można na biddingforgood.com. Aktualna cena 211 tysięcy. Walka jest zacięta. Banksy kosztuje już 300 tysięcy. Obraz sprzedano wczoraj za $615 tysięcy. Wpływy ze sprzedaży banalności zła przekazano organizacji Housing Works. 30